Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Stream Deck firmy Elgato to naszym zdaniem jeden z bardziej przydatnych gadżetów dla posiadaczy PC-tów ostatnich lat. Ta miniaturowa klawiatura na skróty składa się z 15 programowalnych kolorowych wyświetlaczy. Zastosowania wymyślają się same. A mimo to trudno znaleźć gracza, który takowe akcesorium posiada. Czy oznacza to więc, że Elgato... Corsair popełnił gdzieś jakiś fundamentalny błąd? Nie, nic z tych rzeczy. Jesteśmy stuprocentowo szczerzy, mówiąc, że to fantastyczny kawałek technologii. Więc jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Za takie rozwiązanie problemów pierwszego świata zapłacić należy bowiem przynajmniej 600 zł. Uff. Stream Deck to pomysł tak oczywisty, intuicyjny, że nie wymaga chyba wyjaśnienia, ale zrobię to i tak. Łączy się to z komputerem za pomocą kabla USB i pozwala zaprogramować dowolną funkcję pod każdy z jego 15 kwadratowych przycisko ekranów. W zestawie znajduje się również mały stojaczek, który ułatwi jego usadowienie w wygodnej dla użytkownika pozycji. I to w sumie już. Siłą panelu jest nie to, co potrafi zrobić, ale w jaki sposób, i tu w grę wchodzi Windowsowa aplikacja konfiguracyjna, która co parę miesięcy rozwijana jest o popularne sugestie klientów. W swoim najprostszym trybie przypisujemy po prostu aplikację do uruchomienia do przycisku i sprawa załatwiona. Możemy załadować dowolną grafikę jako obrazek wyświetlający się na guziku, obsługiwane są też animowane gify, wykorzystać jedną z opcji predefiniowanych lub skorzystać z sieciowego generatora, by stworzyć sobie całkowicie nową. Ale takie wykorzystanie byłoby całkowitym marnowaniem potencjału. Zaawansowane opcje konfiguracji i odrobina wyobraźni pozwolą na wiele, wiele więcej. Na liście po prawej znajdziemy kilkadziesiąt dodatkowych opcji skierowanych głównie, ale nie tylko do streamerów. Możemy mieć zawsze pod ręką różne funkcje OBS-a czy Elgatowskiego programu do zgrywania wideo. Zbindować skróty klawiszowe, kontrolować multimedia, odtwarzać dźwięki ze zintegrowanego soundboarda, wysyłać predefiniowane wiadomości na Twitchu, zapisywać klipy czy puszczać reklamy widzom jednym wciśnięciem guzika. Predefiniowanych akcji są dziesiątki i podałem tu jedynie kilka wybranych przykładów. Przydatnych funkcji jest w zasadzie tak dużo, że nie ma mowy, żeby wszystkie zmieściły się na jednym panelu. Da się więc tworzyć foldery, by szybko przeskakiwać między poszczególnymi zaprogramowanymi funkcjami, a nawet całe profile, natychmiastowo zmieniające zawartość Stream Decka w oparciu o uruchomioną aplikację. Wykryje on więc na przykład, że gdy odpalamy Photoshopa, powinien przeskoczyć do listy narzędzi czy skrótów klawiszowych, a podczas oglądania filmu wyświetlać przyciski multimedialne. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jedyną znaczącą wadą jest w tym momencie fakt, że mimo obietnic Stream Deck nadal nie ma żadnego programistycznego API, czyli funkcji pozwalającej poszerzyć program o oficjalne pluginy. Jest to dość problematyczne, bo na przykład udało mi się znaleźć w sieci program, który wyświetla na nim liczbę klatek na sekundę i obciążenie komputera w aktualnie otwartej grze. Super przydatna sprawa, ale bez oficjalnego wsparcia ze strony Elgato gryzie się z oficjalnym programem i musi działać zamiast niego, a nie tak jakbym wolał wspólnie z nim. Ze wsparciem dla pluginów system ten mógłby naprawdę pokazać, na co go stać. Udowadniają to różne nieoficjalne apki robiące z niego chociażby odtwarzacz wideo. Ale i teraz, jeśli posiada się kapkę wiedzy o programowaniu, można zmusić go do praktycznie wszystkiego. Ja na przykład używam swojego do kontrolowania inteligentnego oświetlenia czy zautomatyzowanych żaluzji w swoim domu. Ponieważ Stream Deck może odpalić dowolną aplikację, może też uruchomić nasze autorskie skrypty. A to otwiera drogę do niemal nielimitowanych możliwości. No i oczywiście, że mam animowaną ikonkę Didy, która po wciśnięciu postuje na naszym forum animowaną ikonkę Didy. Szanujmy się. Najbardziej oczywistym problemem Stream Decka jest to, że rozwiązuje problemy, które istnieją tylko, jeśli chcemy, żeby istniały. Jest gadżetem absolutnie czaderskim i nie wyobrażam sobie pracy bez niego pod ręką. Wygoda posiadania wszystkich dynamicznie dostosowujących się do potrzeb skrótów i funkcji jest nie do przecenienia, chyba że ta cena to 600 nowych polskich słodziutkich złotych. Wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy na pewno aż tak bardzo zależy mu na animowanej Didzie na ekranie.
strzał w dziesiątkę jako prezent, jeśli cena nie gra roli, i gadżet obowiązkowy dla specjalistów od różnej maści prac przy komputerze, grafików, programistów, architektów, obiboków, muzyków i streamerów. A jeśli pomysł Wam się podoba, ale jest za duży czy za drogi, to za trochę ponad 4 papierki z jagiełłą dostępna jest wersja miniaturowa. Identyczna funkcjonalnie, ale wyposażona w jedynie 6 przycisków.